racji tego, że zrobiło się już ciepło, wiosna przychodzi, to pokażę balkon, na którym zaczęło już rosnąć pierwsze rzeczy. Tak, tutaj mamy rzodkiewki, szpinak. I to było posadzone już trochę temu, ponieważ ja zawsze zakrywam to w ten sposób na noc, żeby było ciepło. Tutaj rosną czosnki oraz parę groszków. Tu posadziłam, ale to niedawno, rzodkiewkę, jeszcze nic nie kiełkuje. Tutaj też mamy groszki, które zaczynają już wychodzić. Tutaj taka prowizoryczna siatka na te groszki, ale powinna wystarczyć. Tutaj rosną czosnki. Nie miałam w planach sadzenia czosnków, ale wykiełkowała mi jedna główka i żeby się nie zmarnowało, posadziłam. Tak samo tutaj. Tutaj rosną nam te truskawko-poziomki oraz wsadziłam też, tak na spróbowanie, parę cebul z nasionek posiałam. Tutaj nie wiem, czy coś z tego będzie. Tutaj jest jeszcze z zeszłego roku truskawka. Tutaj też jest truskawka z zeszłego roku. Tutaj posiałam już, to jest broku. Tutaj też są już wsiane w niektóre miejsca, na przykład tutaj też, ale jeszcze nic nie powschodziło, marchewki. Tutaj też mamy groszek, potem w tym miejscu będzie jeszcze rósł ogórek. Przechodząc dalej, tutaj w tej doniczce rośnie rzepa, jeszcze nic nie widać. Tutaj na razie mamy puste te doniczki, one czekają na pomidory, tak samo jak i te pudełka, tu będą też pomidory. Tutaj nam rośnie arugula oraz mustard. Nie wiem, jak to się po polsku nazywa, po prostu taka zielenina. Tutaj też nam rosną groszki. I też mam jeszcze dwa garlic, czyli czosnki. A tutaj jeszcze reszta poziomek, które też potem przesadzę, jak będę miała więcej miejsca. Tutaj mamy taką mikroszklarnię, gdzie rośnie jeszcze szpinak i rośnie kalarepka, ale to jest kalarepka na nasiona na przyszły rok. Na balkonie bardziej w cieniu mamy zasadzoną cebulkę dymkę oraz truskawki, które są tak naprawdę małymi poziomkami. Tu mamy jeszcze dodatkową truskawkę, się nie zmieściło. I mamy jeszcze drzewko z nasionka wkodowane.